Ani myślenia, ani obawy przed ciosem nie uczą przewidywania. Ich konsekwencje to baty. Trzeba być sprytnym i nie dać się trafić. Kto to potrafi, jest wojownikiem. Pozostaje najszybszym, niedoścignionym, największym bokserem wszechczasów. Ali zwycięża przez knockout. 45 lat to nie koniec. Wciąż stać go na wszystko. Stało się. Idę po ciebie. Lennox jest wielki? To ja jestem wielki. Jestem najlepszy. I dziki. Chcę jego serca. Pożrę mu dzieci. Niech stanie do walki albo zamknie gębę. Nic więcej. To nie rozruby na ulicach. Wie, co może pożreć. Czy wbrew przeszkodom zobaczymy ich w jednym ringu? Tyson nie chce jeszcze walczyć. Lewis jest obecnie najlepszy. Przybyłem po zwycięstwo. Lennox Lewis. Historia mistrza. Mistrz świata wagi ciężkiej to najbardziej pożądany tytuł w sporcie. Zdobyli go George Foreman, najsilniejszy. Joe Louis, ikona boksu. Rocky Marciano, niepokonany. Mike Tyson, najgorszy na ziemi. Muhammad Ali, największy. A czym zasłużył się ten mistrz? Kiedy gra muzyka, nie czuję bólu. Według Muhammada Aliego należy wymierzać ciosy, ale samemu ich unikać. Wszystko ma przemyślane i skalkulowane. Przypomina cebulę. Można zdejmować kolejne warstwy, by dotrzeć do sedna, ale to niemożliwe. Naprawdę ma charakter lwa, jest wielki. Przybiera groźne pozy, jeśli zechce, ale jest też bardzo wrażliwy. Mistrz świata wagi ciężkiej to najniebezpieczniejszy człowiek na świecie. Zawsze imponował mi tym, że nie okazywał gniewu przy ludziach. Uważany był za wyjątkowego przeciwnika. Lubię Tysona. Mądry zawsze pokona silnego, a Lewis nie jest głupi. Lewis w trzeciej rundzie, Tyson w czwartej. Padnie po pięciu. Dziś się doigra. Wszyscy moi przeciwnicy mieli kłopoty z matematyką. A ja znałem rozwiązania. Ludzie przywiązują większą wagę do jego pochodzenia niż osiągnięć. Niekwestionowane mistrzostwo wagi ciężkiej oznaczało zdobycie pasów IBF, IBO i najcenniejszego WBC, trofeum Muhammada Aliego i Joe'ego Louisa.
Jak to się stało, że przeszedł do historii i stoczył jedną z walk wszechczasów? Zacznijmy od początku. Przyszedł na świat w ubogim East Endzie. Wychowywała go matka, która do Anglii trafiła z Jamajki. Była pielęgniarką i szukała lepszego życia. Dorastałam bez rodzeństwa. Mama miała nas 12, dlatego wychowywała mnie inna rodzina. Nie mam o to pretensji, nie udźwignęłaby tego sama. 12 dzieci i samotna matka. Ojciec Louisa założył nową rodzinę i zniknął z życia syna. Raz go spotkałem. Podjechało piękne, wielkie auto. Gość w samochodzie skinął na mnie. Spytałem go, kim jest. Powiedział, że moim ojcem. Mówił, że chce mieć ze mną kontakt, ale jego żona patrzyła na mnie krzywo. Byłem kością niezgody. Z domu wyszła mama, spytała, z kim rozmawiałem. Z tatą. Wyszła na ulicę i wszczęła karczemną awanturę. Przeklinała go, a ja nic nie rozumiałem. Wróciła przygnębiona, nigdy o tym nie rozmawialiśmy, to jedyne wspomnienie. Taty. Kiedy miał 7 lat, matka wyjechała do pracy w Kanadzie, a Lennox został w Londynie. Szukała perspektyw innego życia. Podobno miała tam przyjaciela i pojechała go odwiedzić. Jej nieobecność się przedłużała, a ja mieszkałem z panią Baker. Była okrutna. Przychodziła w nocy i gdy się obudziłem, gapiła się na mnie. Strasznie się bałem. Pamiętam, że kiedyś miałem się kąpać. Przyszła z pasem i próbowała mnie uderzyć. Wyskoczyłem z wanny, zrobiłem unik i uciekłem z domu. Wołała, żebym wracał, że odkłada pasek. Ale krzyknąłem, że nic z tego. Chciałem, żeby ludzie ją zobaczyli, żeby poczuła zażenowanie. I tak się stało. Pojawiła się policja i zaczęła zadawać pytania. Wtedy się zdenerwowała. Powtarzała, że mama się nie odzywa i już dawno powinna była mnie odebrać. Zabrali mnie od niej i umieścili w placówce. Czułem się jak porzucony. Byłem sam. Trafiał do kolejnych szkół z internatem, z których wyrzucano go za bójki. Skończył w szkole dla trudnej młodzieży. Najprawdopodobniej dołączyłby do gangu i popadał w dalsze konflikty. Dobrze się stało, że opuścił Anglię i poleciał do mamy. W końcu miałem się z nią spotkać. Na lotnisku słyszałem tylko jej głos, nieobecny przez wiele lat. To mój syn, krzyczała. Wrzeszczała, ale w moich uszach to była muzyka. Początkowo trochę się buntował. Naprawdę? Wdawał się w bójki, nauczyciel dzwonił do pracy. Musiałam się zwalniać, iść do domu i zająć synem. Czasami spotykałam go po drodze z pudełkiem na lunch. Kiedy zjawił się w Kitchener, wszędzie chodził z mamą, bo był w okolicy nowy i dogryzano mu. Nie od razu był taki wielki. Sprowadzając syna do Kanady, Violet odmieniła jego los. W Anglii nie uniknąłby brutalności policji. Konflikt rasowy się nasilał. Mundurowi i imigranci staczali w latach 70. i 80. regularne starcia. W Kanadzie konflikt z prawem zakończył się całkiem nieoczekiwanie. Zajrzyj do klubu policyjnego i spróbuj boksu. Hooks McCon był lekarzem na posterunku policji. Trener przydzielił mi partnera. Bobby Prun był mniejszy i lżejszy, ale lepiej wykarmiony.
Tańczył dookoła mnie, a ja się kołysałem, próbując go trafić. Dostałem w nos. Łzy napłynęły mi do oczu. Znałem jedynie Muhammada Aliego, którego widziałem w telewizji. Próbowałem naśladować jego ruchy. Przypominało to zabawę w berka. Boks sprawiał mi radość i pokochałem go. Puk trenował nas przez wiele lat. Później zjawił się Arnie. Lennox przyszedł do salki z grupą znajomych. Był wyraźnie większy od innych i przejawiał zainteresowanie. Najbardziej spodobało mi się, że słucha. Utrzymywał kontakt wzrokowy i skupiał uwagę na każdym moim słowie. Lennox wiele zawdzięcza Arnie. Był dla niego opoką, nie tylko trenerem, ale namiastką ojca. Ich relacja wykraczała daleko poza boks. Zawsze miał czas dla mojego syna. Był jak ojciec. Jeździliśmy na kempingi, na ryby. Poznałem Lennoxa pod koniec 11 roku życia. Graliśmy w drużynie futbolowej w Kitchener. Tam go spotkałem. Dorastaliśmy razem, przyjaźń się zacieśniała. Ze mną akurat grał w futbol. Inni znali go jako koszykarza, a jeszcze inni boksera. Przyjaźń przetrwała i tak dotarliśmy do Cameron Heights. Łączyła nas szkoła i drużyna, mieliśmy po 16 lat. Zrozumiałeś? Daj spokój. Dawaj. Nie wierzę. Idziemy. Zapomnij. Czekają na nas. To żaden powód. Jego ulubiona sztuczka. Zawsze, kiedy przegrywa, mamy ważniejsze sprawy. Jego obecność w drużynie sprawiła, że wyszedłem na geniusza. Zagrywał piłkę, a Courtney Shand blokował. W finale przegraliśmy z Eastwood Collegiate 21-1. Wracaliśmy autobusem, wszyscy płakali, ja też. Siedziałem ze spuszczoną głową, a obok Lennox rozglądał się wokół. Spytałem, nie jesteś zawiedziony? Powiedział, nie, bo czekają nas większe wyzwania. Spinał się po drabinie rankingu. Robił postępy, zaczął jeździć na turnieje, bywał w klubie Sully's w Toronto. Wkrótce zdobył mistrzostwo kraju i pojechał na igrzyska. W trakcie zgrupowania poznał przyszłego mistrza świata. Igrzyska olimpijskie juniorów 1981, boks, waga ciężka. Catskill w Nowym Jorku, 15-letni Mike Tyson. Zaczynamy. Nie traci czasu. Tyson przypomina bombowiec, wytrenowany przez Casa Diamato. I po wszystkim. Po raz pierwszy spotkałem Lewisa w Catskills. Przemiły gość. Boks go pochłaniał. Pierwszy wspólny sparring Mike potraktował z nabożeństwem. Dzień później oglądali nagrania z wielkiej walki Joe Frazier'a z Muhammadem Alim. Arnie zasugerował, że tak trzeba walczyć z Mike'iem. I tak zrobił. Miał znaczną przewagę. Cas D'Amato przerwał pojedynek i powiedział, że w przyszłości obaj zdobędą mistrzostwo świata. Zdominują boks. Cas zdążył zaprzyjaźnić się z moją matką. Nie spodziewała się, że osiągnę aż tyle. Myślała, że to chwilowe. Chciałem odnieść sukces. Byłaby szczęśliwa. Cas mnie adoptował, miałem w nim ojca. Obaj skupiali się na medalu olimpijskim w 1984 roku. Nadzieje Tysona osłabły po kwalifikacjach, a Lewis zasilił kadrę Kanady, ale odpadł w ćwierćfinale. To był dramat.
Po jego porażce z Tyrellem Bixem postanowiliśmy przejść na zawodowstwo. Tyson robił karierę. Został najmłodszym mistrzem wagi ciężkiej w historii. Lennox walczył jako amator, doskonalił technikę, by wrócić na igrzyska. Ćwiczył w Kitchener z moim kumplem Arniem Beamem. Zadawanie ciosów miał we krwi. Musiał popracować nad ich siłą. Zacząłem trenować z Lennoxem w naszej salce. Przychodzili Arnie i Adrian. Miał ogromny talent. Był mistrzem świata juniorów. Denerwowałem się, bo on walczył w wadze ciężkiej, a ja w średniej. Lennox i Egerton sparingowali. Ćwiczyli razem jak bracia. Weszliśmy na ring, był jak burza, choć dałem ognie. To świetny sparring partner. Jego pracowitość i upór pchały Lennoxa naprzód. Miałem przeciwnika z ligi amatorów. Dla mnie to był wyższy poziom. W 1988 Lennox poleciał do Seulu. Miał znów walczyć o olimpijskie złoto dla Kanady. Podczas ceremonii otwarcia odłączył się od ekipy i skierował do sportowców amerykańskich. Poszedł do boksera, upewnił się, że to on i obiecał knockout. Pierwszą rundą mnie wkurzył, bo zupełnie nic nie robił. Co to miało być? Skakaliśmy z Adrianem przy ringu, krzycząc, co ty wyprawisz? Bo uprzedzał każdy jego ruch. Zapowiada się najciekawsza walka igrzysk. Zdaje się, że Lennox zaliczył podbródkowy. Chyba go to zaskoczyło. Adrian się darł, ja też. Wiedzieliśmy, że pokona każdego, jeśli się na to nastawi. Kazałem mu się obudzić. Wrócił i zadał jeden cios. Pierwsze złoto dla Kanady od 56 lat. Nigdy wcześniej nie czułem takiej dumy. Trudno to opisać. Marzyłem o mistrzostwie olimpijskim. Od kilku dekad większość mistrzów olimpijskich wagi ciężkiej wieńczyła ten sukces zdobyciem Mistrzostwa Świata. Lennox uczynił pierwszy krok. Pozostawało pytanie, czy mu się uda. Złoto olimpijskie to przepustka do świata zawodowców, wyższa szkoła jazdy. Sprawia, że sportowca obserwują wszyscy promotorzy, a wśród nich Don King. W tamtym czasie Tyson był jego oczkiem w głowie. Inni to bracia Duva, Mickey Duff z Anglii. Każdy chciał ze mną podpisać kontrakt. Spotkaliśmy się z kilkoma i wszyscy brzmieli tak dobrze, że nie wiedziałem, co zrobić. Arnie zasugerował, idź za głosem serca. Dowiedziałem się, że mamy człowieka w Anglii. Może byś tam poleciał i przekonał się, co można osiągnąć. Wylądował na Heathrow rankiem, czekałem na niego. Wyciągnął rękę na powitanie. Była jak łopata. Pomyślałem, że jest ogromny. Był bokserem doskonałym. Wybrałem Anglię, bo miałem wpływ na kształt umowy. Triumfalnie powrócił do kolebki, żeby rozpocząć karierę zawodowca. Pod okiem najbezczelniejszego lokalnego promotora, który skrywał tajemnice. Od początku pracowaliśmy nad marzeniem, którym było pierwsze mistrzostwo w wadze ciężkiej dla Wielkiej Brytanii. Chciał być niekwestionowanym mistrzem świata, a ja miałem to umożliwić. Zespół nie należał do typowych. Pierwszy był John Davenport, który przyprowadził Harolda Knighta, swojego byłego podopiecznego. Dotarłem na zgrupowanie.
Lennox zajmował domek z dwoma sypialniami. Przydzielono mi tę drugą, ale pomyliłem się i wszedłem do niego. Zobaczyłem giganta. Tak, go poznałem. Jego mama była kapitanem zespołu. Cementowała go. Pojechałam, żeby gotować i dbać o utrzymanie właściwej diety. Dosłownie szefowała w obozie. Nie chodziło tylko o gotowanie. Była sprawiedliwa, ale stanowcza. Nie zadzierało się z nią. Lennox łatwo wygrał 13 walk zawodowych i zdobył pierwszy tytuł Mistrzostwo Europy. Nie mogliśmy się dogadać w kwestii jego pochodzenia. Upierałem się przy brytyjskim, bo ten rynek mieliśmy podbić. W Kanadzie nabrał akcentu, pewnie dlatego nie traktowano go poważnie. Kanada, Jamajka i Anglia to były jego korzenie. Chciał uchodzić za kosmopolitę. Wymyślałem różne głupoty, fotografowałem go we fraku i cylindrze, zabierałem na mecze piłkarskie, znosił to, choć niechętnie. Wielokrotnie obrywało mi się od przyjaciół, od Amerykanów, kiedy wracałem do domu po walkach Lennoxa. Nie akceptowali go. Panowało przekonanie, że brytyjski akcent go ucywilizuje i wyniesie ponad innych zawodników. Na tle ludzi z ulicy miał się wyróżniać dystyngowanym pochodzeniem. To bzdura. Czasy jego młodości w Londynie były ciężkie. Szczęśliwie policja w Kitchener potraktowała go jak każdego krnąbrnego chłopaka z potencjałem, a nie zagrożenie z powodu pochodzenia czy rasy. Na początku lat 90. skupiał się na celu i tworzył zespół, który miał mu pomóc zaistnieć wśród zawodników wagi ciężkiej. Uczyłem się w Londynie, w prowincji Ontario. Chciałem być trenerem osobistym i pracować ze sportowcami. Pod koniec 90. roku poprosił mnie o pomoc. Miał walczyć z trzecim zawodnikiem na świecie. Wierzył, że ze mną zdoła wygrać, ale musiał poprawić się siłowo. Zgodziłem się przygotować go do jednej walki. Zgromadził przyjaciół z dzieciństwa, do których należał Egerton Marcus. Lennox jest jak brat. Kiedy walczy, czuję, jakbym sam stał w ringu. Trener Adrian Todorescu i Courtney Shand wspierali Lennoxa, ale też dbali o jego rozsądek. Zawsze powtarzał, musisz być ze mną szczery, mówić mi prawdę. Nie mów, że pada deszcz, kiedy świeci słońce, bo w to uwierzę. Któregoś dnia jechaliśmy samochodem i pokazał, o co mu chodziło. Zamknął oczy. Powiedz, kiedy mam skręcić? Co ty wyprawiasz? Pytam. A on, mów mi, co robić. Ani na chwilę nie otworzył oczu. Myślałem, że oszalał. Właśnie na takim zaufaniu mi zależy. Oto, co ci daję. Doceń to. Dobry wieczór Państwu. Witam w jednym z najbardziej sportowych miast USA, Atlancie. Lennox Lewis wywodzi się z Kanady i Anglii. Biggs 4 lata temu był gwiazdorem wagi ciężkiej w stajni Duwy. W 87 stoczył walkę z Tysonem w Atlantic City. Pytanie, czy jako amator poczuje ból, który kiedyś poczuł Biggs? W listopadzie 91 Lennox zyskał szansę, by naprawić to, co nie wyszło 7 lat wcześniej. Rewanż na swoim pogromcy Tyrellu Biggsie.
Lewis otwiera ogień i trafia prawą. Ma wyraźną przewagę fizyczną. Radzi sobie z Tyrellem w środku. Prawie nie rusza głową. Może to być problem, zwłaszcza przy jego wzroście. Biggs pada od prawego prostego. Zwycięstwo Lennoxa robi wrażenie. Idę spytać go, co dalej. Mam misję, a Tyrell Biggs był kolejnym etapem. Muszę stoczyć jeszcze kilka walk i spotkam się z mistrzem. Lewis jest coraz bliżej wielkiego pojedynku. Mamy połączenie z jednym z zawodników wszechczasów, George. Co sądzisz o Lennoxie? Brak mi słów podziwu. To wielki bokser ze świetną prawą ręką. Nie chciałbym się z nim mierzyć. Świat nie był gotowy na takiego zawodnika. Potrafił się wypowiadać, był rozważny, nie miał kłopotów z prawem, grał w szachy. Podobno medytujesz. Skupiam się na tym, co chcę osiągnąć. Tworzę wokół siebie fasadę, żeby mieć pewny grunt pod nogami. Wyróżniający się pretendent do tytułu mistrza świata był inny niż wszyscy. Aby osiągnąć kolejny poziom, zastąpił Johna Davenporta, bardziej doświadczonym trenerem. Wykonał prawdziwą woltę. Wybrał Pepego Correa. Pepe rzucał się w oczy, był wyznawcą ruchu. Nie chciał, żeby Lennox stał jak słup i korzystał wyłącznie z postury. Kiedy rozmawiamy, patrzy prosto w oczy, skupia się na tym, co mówię i nie opuszcza ani słowa. Z nadejściem Pepego Lennox rozwinął się jako bokser. Prawdziwy zawodnik, a nie snajper, który trafia dzięki swoim warunkom. Zaczął się płynnie ruszać. Do kilku walk poprowadził go Pepe, robił postępy. Dużym wydarzeniem było starcie z Radokiem. Tylko raz się o niego bałem, przed pojedynkiem z Brzytwą. Przegrana w tej walce oznaczałaby koniec naszej podróży i przygody. Uspokoił mnie on sam. Jego pierwszą walkę transmitowaliśmy w Halloween w 92 roku. Walczył w Londynie z Radokiem. Pojedynek nazwany Fight for the Right wyłoni przeciwnika zwycięzcy walki Holyfield Bowl w starciu o mistrzostwo wagi ciężkiej. Imponował mi spokojem. To jeden z najlepszych bokserów w historii Anglii. Spotkałem opanowanego, skupionego mężczyznę. Ciekawiło mnie, czy wiedział coś, czego nie wiedziałem ja. Od czasu Boba Fitzsimmonsa pod koniec XIX wieku nikt urodzony w Anglii nie zdobył korony wagi ciężkiej. Lewis inicjował dotychczasowe wymiany. Jego plan to atak prostymi, spokój, unikanie lewego sierpowego i pokonanie Radoka. Prawy Lewisa i Radok leży na deskach. Rewelacyjny prawy cios nie mógł tego zrobić lepiej. Radok pada w pierwszej rundzie. Wielu sądziło, że doświadczeniem i umiejętnością przyjmowania ciosów pokona Lennoxa, którego uważano za przystojniaka z Anglii. Lewy sierp Lewisa. Radok w opałach pod gradem ciosów. Znowu ląduje na deskach. A Lewis wyrównuje liczbę nokautów Tysona przeciw Radokowi z 2 lat. Lewis w pełni kontroluje walkę. Czy jest gotów, by ją skończyć? Prawa ręka atakuje tułów. Radok ma kłopoty. Pada po raz drugi w drugiej rundzie. Waga ciężka ma nowego giganta. Być może Lewis jest nie tylko największym pięściarzem w historii Brytanii, ale całej Europy. To prawda.
W 91 roku magazyn Ring odnotował stopniowy awans Lewisa z miejsca 9 na 2. Wyprzedzał go tylko Bowe, którego zdążył już pokonać. Miejsce Tysona zajął Evander Holyfield, a dawny rywal olimpijski Lennoxa Big Daddy Bowe rozpoczął walkę o czołowe miejsce w boksie wagi ciężkiej. Na co czekasz? Na nic. Policzymy się. Słynie z celnych strzałów. Widywałem je już przedtem. Trzymałem ręce przy sobie, żeby blokować wszystko, czego spróbuję. Poza tym obiecałem mu knockout. Znokautujecie. Śmiało. Bowe obronił prawo do 3 pasów. Ale odebrano mu najcenniejsze trofeum WBC, to samo, o które walczył Muhammad Ali. W akcie kpiny wrzucił pas do śmietnika, bo naciskano, by bronił go, walcząc z Lewisem. Mówiono, że bał się konfrontacji albo powtórki z igrzysk. Kiedy Bowe ostentacyjnie wyrzucił pas, Lennox musiał się wściec. Obraził mnie, tym bardziej chciałem spuścić mu łomot na ringu. Dzięki niedawnemu zwycięstwu nad Ruddockiem, Lennoxowi przyznano tytuł WBC i był pierwszym brytyjskim mistrzem od 100 lat. Ponieważ tytułu nie zdobył w walce, kolejnym pojedynkiem musiał coś udowodnić. W pierwszej walce to Lennox był faworytem, bo jemu wręczono pasa, przeciwnikiem Tonym Tuckerem opiekował się Don King. King, najpotężniejszy promotor w boksie, zaczynał od nielegalnych loterii. Przekonał Muhammada Ali'ego do udziału w akcji dobroczynnej i promował jego występ na Rumble in the Jungle 74. Ali niespodziewanie pokonał George'a Foremana. King dał się poznać jako mistrz manipulacji i wytrwały promotor boksu. Pod koniec lat 80. prowadził Mike'a Tysona. To jeden z najśmieszniejszych ludzi, jakich znam. Powtarzał: Lennox, jesteś największy, dołącz do mnie, przejdź na moją stronę. Oto on. Największy mistrz wszechczasów. Najgroźniejszy człowiek na ziemi. Mistrz świata wagi ciężkiej. Chcieliśmy przejść do interesów. Nie jestem godzien sznurować mu butów. Oto mesjasz boksu. Kiedy dyplomatyczne zabiegi ostygły, Don King oczekiwał, że Tony Tucker pobije Lennoxa. Jego pewność była uzasadniona, bo Tucker wygrał 48 walk, a przegrał tylko z Tysonem. Jednak po 12 rundach Lewis wygrał na punkty. Po zdobyciu tytułu na jego drodze stanął rodak, Frank Bruno. Wielka Brytania, kolebka rywalizacji, w ostatnim stuleciu miała niewiele powodów do radości. Mimo tradycji, dziś ciężko tu o dobrych bokserów. A już na pewno w wadze ciężkiej. Ostatnim mistrzem wagi ciężkiej z Anglii był Bob Fitzsimmons w roku 1897. Dopiero Lewis, prawie 100 lat później, może powtórzyć ten sukces. Dzisiejszego wieczora o Mistrzostwo Świata po raz pierwszy będzie walczyć dwóch Brytyjczyków. Pręży się, odkąd wrócił z Kanady. Damy mu popalić i poleci z powrotem. Czeka go taki knockout, że będzie musiał zapłacić, żeby wrócić na ring. Powiedział, że swoimi ciosami wyśle cię do Kanady. To mało przyjemne. Próbuje mnie straszyć, ale nic z tego. Czeka cię knockout. Przygotuj się na swój koniec. Uśpimy cię. Mogę przynieść ci poduszkę. Już po tobie. Warto przypomnieć, że Lewis zdobył mistrzostwo WBC za sprawą stanowiska Bowe'a, a nie wygrywając obowiązkowy pojedynek. Dlatego Bruno ma szansę jako pierwszy Brytyjczyk zdobyć tytuł na ringu. Żaden bokser wagi ciężkiej nie prezentuje się w ostatnich latach lepiej od Lewisa.
Pamiętamy miażdżące zwycięstwo nad Radokiem w ciągu 216 sekund w październiku ubiegłego roku. Bruno się rozgrzewa, Mickey Van rozpoczyna rundę pierwszą. Nastręcza Lewisowi trudności. Zobaczmy, czy zdoła się utrzymać. Atakuje tułów. Tak silnego prawego ciosu Lewis chyba jeszcze nie przyjął. Walka w rogu i rewelacyjny lewy sierpowy. Powrot Lewisa. Ciekawe, czy to skończy. Bruno jest w opałach. Nie wyjdzie z tego, jeśli Lewisowi się uda. Prawa ręka. Wszystko zmienił lewy sierp, a teraz unieruchomiony Bruno zbiera tęgielanie. Mickey Van przerywa walkę. Odrodził się jednym ciosem. Rozpaczliwie dołujący Lewis powrócił do gry z sensacyjnym hakiem. Rok 94 zaczął się przebojem. Lennox obronił tytuł, pokonując w 8 rundach Phila Jacksona. Ścierałem się z Pepem w kwestiach tego, co będzie lepsze dla Lennoxa, czego rzeczywiście chciał. Davenport wydawał komendy. Ma zrobić to i to. Do roboty. Pepe był nadzorcą i zdaje się, że irytowało to Lennoxa. Szykowaliśmy się do walki z McCallem w Catskills. Obserwowałem Pepego i Lennoxa. Trwał jakiś sparring. Jeden z partnerów miał dosyć po jednej czy dwóch rundach. Pepe zaczął chwalić Lennoxa. Świetnie, to nam wystarczy. Pomyślałem, co on wyprawia? Jedna runda sparingowa? Powiedziałem mu, Pepe nic nie wnosi. Pozwól mi go zwolnić. Obiecałem pomóc Haroldowi i Courtneyowi, do których miał zaufanie. Byli tam dla niego. Ale Pepe zachowywał się jak cheerleaderka. Lennox powiedział, wygram walkę, a potem się tym zajmie. Atomowy byk, jak mówi się o Oliverze McCallu, wychodzi z szatni i idzie prosto na ring. To pierwsza walka o mistrzostwo dla zawodnika promowanego przez Dana Kinga. Bokser tego kalibru nie zaskakuje, zabiegając o mistrzostwo. Niespodzianką jest fakt, że jego obecność w tej walce wynika z tajemniczego sklasyfikowania wśród głównych pretendentów do tytułu. Lennox odniósł 25 zwycięstw i żadnej porażki, w tym 21 przez nokaut. Dwukrotnie obronił 3 tytuły. Oliver McCall wygląda na wrażliwego. On płacze. Tak mi się zdawało. Próbuje zniweczyć swoją odwagę, ale chyba marnuje energię. Zgadzam się. Po tych dziwnych obserwacjach pora zaczynać. McCall słynie z wytrzymałości. Jeśli pierwsza runda to prolog, ma spore szanse. Lennox nie oszczędził McCalla w pierwszej rundzie. Podczas przerwy usłyszał od Korei: zapomnij wszystko, czego cię uczyłem. Idź i znokautuj go. Dobrze ci idzie. Walcz z głową i paruj najlepsze ciosy prawą ręką. 2 ciosy, odskok i kontra. Raz ci się udało, musisz go zatrzymać. W pierwszej rundzie Lewis atakował częściej lewą ręką. Sądziłem, że taki ma plan. Niewykluczone, że to plan Stewarda. Lewis pada od płynnego ciosu prawą ręką. Nie zablokował go. Co się dzieje? Sędzia przerwał walkę. Doliczył do 9, kiedy Lewis stanął przed nim. Szykują się zamieszki. Jose Guadalupe Garcia przerwał mecz w drugiej rundzie. Zobaczmy cios, który obalił Lewisa. Nie był szczególnie silny. Nietypowa sytuacja. W pojedynku wagi ciężkiej broniący tytułu powinien móc go bronić niemal do ostatniego tchu.
To przedziwny sport. Wciąż oglądamy niezwykłe zdarzenia. Zbyt wcześnie, by wyciągać pochopne wnioski, ale widziałeś radość Dona Kinga, świętującego powrót do mistrzostwa wagi ciężkiej. Minęło kilka lat i znów tu jest. Powrócił z niebytu prosto na szczyt z mistrzem. Nie daje o sobie zapomnieć. Zobaczymy cię jeszcze? Tak. Mogę upaść, ale się nie poddam. Dziękuję bardzo. Wracaliśmy do hotelu ze spuszczonymi głowami. Spytał, czemu jesteście przygnębieni? Nie ma powodu. Wrócę i pokonam typa. Tamtej nocy o 5 nad ranem z Frankiem Maloneyem aranżowali powrót i odzyskanie tytułu. Trzon zespołu nigdy nie uległ zmianie. Tworzyli go Courtney i Egerton, z którymi dorastał, i Harold Knight, z którym zaczynał. Dbali, by podejmował dobre decyzje, ale w sytuacjach kluczowych zawsze znajdował lepszego kapitana, zwłaszcza na burzliwych wodach. Po niespodziewanym zwycięstwie McCalla, najlepszą decyzją było zatrudnienie sprawcy jedynej porażki, Emanuela Stewarda. Emanuel Steward przyjaźnił się z jednym z moich mentorów, Johnem Davenportem. Kiedy dołączył do zespołu, cieszyłem się bardziej od Lennoxa, bo Stewart to guru. Kiedy McCall znokautował Lennoxa, razem z Frankiem wyciągnęliśmy Stewarda z ringu i zabraliśmy ze sobą. Zanim doprowadził do jedynej porażki Lennoxa, Stewart wyrobił sobie opinię kogoś, kto dobrych bokserów zamienia w mistrzów z najwyższej półki. Kiedy zaczęliśmy pracować, brak mu było pewności siebie i odwagi, chociaż zawsze wróżyłem mu wielką karierę. Sądzę, że był najlepszy w swojej wadze, nawet kiedy trenowałem Holyfielda i McCalla. Szczególnie walki, w których kwestionowano jego wytrzymałość, dawały mu motywację. Według mnie Stewart należał do czołówki trenerów wszechczasów, bo doskonale rozumiał, że każdy zawodnik ma demony i korzenie. Chciał je poznać, tak jak źródła motywacji, i na tym budować. Podczas pierwszego spotkania mówił, że widział, jak walczę, i dostrzegł naturalny talent. Przepowiadał mi mistrzostwo, ale wtedy byłem jeszcze amatorem. Odebraliśmy go z lotniska i zabraliśmy na kolację. Lennox zaczął dociekać, jak go pokonał, więc zademonstrował. Widziałem, że robisz coś takiego. Czekaliśmy na to. Dostrzegliśmy tendencję i potrzebowaliśmy cię w określonej pozycji. Naprawimy to na ringu, już nikt cię tak nie nabierze. Umówili się na trening o 9 rano. Nowość polegała na tym, że wchodził na ring i wszystko pokazywał. Ze spotkania wyniosłem dobre przeczucia i zaplanowaliśmy trening. Połączyła nas chemia, więc podjąłem się tego zadania. Kiedy pałeczkę przejął Emanuel, zaczął od doskonalenia techniki. To był boks. Proste haki. Zyskaliśmy nie tylko trenera i mentora, ale też kompana. Jeździliśmy na przejażdżki jego jabłkowym Rolls-Royce'em ze złożonym białym dachem. Rozmawiał z Lennoxem, podobnie jak z nami wszystkim. Przygotowanie zajmowało nam zwykle 12 tygodni. Pierwszy upływał na śnie i odpoczynku. Nie przechodziliśmy od razu do treningów, skupialiśmy się na regeneracji. Pamiętacie Pepego Correa, którego Lewis zwolnił po przegranej z McCallem? Dzisiaj zobaczymy go w narożniku Lionela Butlera. Emanuel Stewart przygotował Holyfielda do zaskakującego zwycięstwa nad Riddickiem Bowen, a potem McCalla do wygranej z Lewisem.
Lewis znacznie więcej pracuje lewą ręką. To nowość. Idź tam i pokaż im. Spuść mu łomot, niech popamięta. Prawa ręka w górze, popełniasz błędy, kiedy ją opuszczasz. Możliwe, że dominująca ręka zapewni mu zwycięstwo. Tak jest. Grzmot wciąż drzemie w prawej dłoni Lewisa. Jego ciosy mają potężną siłę. Trochę więcej pewności i zawładnie wagą ciężką na długo. I jeszcze ten zasięg ramion. Stawia duży opór. Biedak jest w potrzasku. Stop! Zanim padł na deski, Roy Francis uznał, że wystarczy. Zatrzymały go ramiona Lewisa i solidny podbródkowy. Lennox dawno nie walczył tak dobrze. Konsekwentnie, bez szaleństw, dobrze pracując nogami. Jest na ostatnich nogach, znowu pada. Fantastyczny występ Lennoxa Lewisa, defensywny. Nie opuszczał prawej ręki i w pełni zneutralizował potężny lewy sierp Morrisona. Powiedz nam, czym różniła się dla ciebie ta walka od innych? Obecnością Emanuela Stewarta. Zasługuje na podziękowania, podobnie jak Courtney, Harold i inni. To także ich sukces. Pokonał Tommy'ego Morrisona w bezkompromisowym stylu. Tymczasem Bestia wyszedł z więzienia i szykował powrót. Po raz drugi zdobył pas WBC, pokonując Franka Bruno, który odebrał go Oliverowi McCallowi. Każda walka to nowy cel. Muszę czuć, że jeśli przeciwnik zacznie blokować i przewidywać moje prosty, wciąż mam prawą rękę. Jeśli i na to znajdzie sposób, jest podbródkowy. Na punkty wygrywa Lennox Lewis. Co dalej po WBC? Bez meczu z Lewisem odbiorą ci tytuł. Nie boję się wyzwań. Pokonał Raya Mercera i ogłoszono, że Tyson musi z nim walczyć. Menedżerowie Bestii się nie zgodzili, co doprowadziło do rewanżu z McCallem. Dobra seria Lewisa. Lewy sierp i prawy prosty. Uspokój się i zacznij go dociskać. Nie odpuszczaj. McCall robi dziwne rzeczy. Chodzi po ringu. Zamiast wrócić do narożnika, próbuje rozgryźć, gdzie tkwi błąd. Znalazł się w paskudnym położeniu. Lewis robi swoje. Nie jest dobrze. Ciekawe, jak długo Mills Lane zamierza czekać z decyzją. To chyba koniec. Po odwecie za jedyną porażkę na McCallu, Lennox nie pozostawił szans trzem kolejnym przeciwnikom. Wszyscy należeli do ścisłej czołówki i oczekiwano, że nie pójdzie mu łatwo. Parł naprzód jak burza, a Tyson zmagał się z demonami. Co się stało? Ugryzł go. Boże, krwawi z ucha. Holyfield pogryziony przez Tysona. Teraz widać wyraźnie. Tak jest. Nie wierzę w to, co widzę. To koniec. Chyba mają dosyć. Tyson w przypływie desperacji ugryzł przeciwnika dwukrotnie. Ring wrze mimo zakończenia walki. Wygrał dwa kolejne mecze, a Tyson i Bow przestali mu zagrażać. W tej sytuacji czekał go pojedynek z Holyfieldem. Lennox zajmował drugie miejsce od 96 przez trzy kolejne lata. Nie dawało mu to spokoju, a rozwiązanie było tylko jedno. Bow nie chciał walczyć z Lennoxem, więc przyszedł do mnie. Tyson też z nim nie walczył, ale starł się ze mną. Zawsze, kiedy mieli stanąć naprzeciwko Lennoxa, wybierali mnie. Sądzili, że jestem łatwiejszym przeciwnikiem, ale zaskakiwałem ich. Z szacunku dla niego
Nie mogłem odmówić. Zasługiwał na szansę, którą sam mi dał. Trzykrotne mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Pokonawszy Holyfielda, Lennox będzie jednym z najpotężniejszych bokserów w historii. Przygotuj się na wizualizację. To twoja godzina. Nie myśl o Tysonie, on przerósłby wydarzenie niezależnie od wyniku. Holyfield przyćmił jego blask. Nie wiem, z czego to wynika, ale walka podekscytowała wszystkich. Nawet mnie oblał zimny pot. Nadszedł czas na pojedynek Lennox Holyfield. Cała kariera, podwójne mistrzostwo świata i olimpijskie złoto będą bez znaczenia, jeśli nie pokona Holyfielda. Pozostanie Anglikiem z dreadami. Załatwiłem głos Shona Connery'ego do reklamy. 007. Jak mija ci czas w Nowym Jorku? Jedna konferencja za drugą, każdy chce porozmawiać. Nie męczy cię to? Rzeczywiście, dałem mnóstwo wywiadów, odpowiadałem w kółko na te same pytania. Ale najważniejsze odpowiedzi da walka. Holyfield mu pokaże. Będą baty. Złoj mu skórę. Nawet magik nie wyczaruje biletu na imprezę. Wyprzedała się 3 miesiące temu. Żadna walka nie sprzedała się tak szybko. Czeka nas wielkie wydarzenie, zdecydowanie większe od dotychczasowych. Jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia. Holyfield kontra Lewis. Król IBF i WBA zmierzy się z królem WBC, a Don King będzie królem ringu. Prosto do wygranej, bez ogródek. Manny, masz kurtkę? Nadeszła chwila prawdy. Lennox pojawił się pierwszy. Ciężko pracował i zniósł ogrom niechęci po tej stronie Atlantyku, żeby zajść tak daleko. Wygrał 34 walki zawodowe, raz poległ od KO w drugiej rundzie z ręki McCalla, 27 razy wygrał przez knockout. Dwukrotny zdobywca pasa z Anglii. Zaczynamy. Oto chwila, na którą wszyscy czekali. Na ringu zostało 3 ludzi. Holyfield jakby się poślizgnął po pierwszym ataku. W rozpoczynającej rundzie zadał tylko 17 ciosów. Wśród jego fanów panuje cisza. Zastanawiają się, na co czeka. Z balkonu słychać zachrypłych Anglików uszczęśliwionych dominacją Lewisa. Kolejne rundy nie przemawiają na korzyść Evandera. Zawodnik na linach. Lewis trafia prawą. Z góry słychać śpiewy, z dołu doping. Aplauz się wzmaga. Od czasu Boba Fitzsimmonsa żaden Brytyjczyk nie zdobył bezdyskusyjnego mistrzostwa wagi ciężkiej. Już za kilka minut może się to zmienić. Końcowe statystyki dają dosyć jednoznaczny werdykt. Lewis uderzał ponad dwukrotnie celniej od Holyfielda i prawie podwoił liczbę wszystkich ciosów zadanych przez przeciwnika. Spójrzmy na oceny sędziów. Sędzia punktowa Eugenia Williams 116 do 113 na korzyść Holyfielda. Sędzia punktowy Stanley Christodoulou 116 do 113 na korzyść Lewisa.
Sędzia punktowy Larry O'Connell 115 do 115. Remis. Mamy remis. Obaj mistrzowie zachowują tytuły. Szanowni Państwo, to jakaś parodia. Skandal. Rozbój w biały dzień. Przed chwilą Lennoxowi Lewisowi skradziono tytuł bezdyskusyjnego mistrza świata wagi ciężkiej. Zdobył go, ale nie otrzymał. Wstyd. Emmanuel Stewart, jak odebrał Pan dzisiejszy wynik? Paskudna decyzja. Wszyscy widzieliśmy walkę, nie mam w zwyczaju narzekać, ale podobne werdykty szkodzą tej dyscyplinie. Próbujemy ją rozwijać i każdy wielki pojedynek czy turniej prowokuje tego typu brednie. Zawodnik wygrał 3, może 4 rundy, ale co tam, ogłośmy remis. To zabijanie boksu. Remis? Zamknij się. To my jesteśmy mistrzami, wygraliśmy i tego się trzymamy. Pozytywne nastawienie. Ludzie wiedzą swoje. Stawiamy czoło oskarżycielom. Śmiało. Jeśli według Was przegrał, to mu to powiedzcie. Sędziowie twierdzą inaczej. Może stanąć na ringu jeszcze raz. Trzeba być konsekwentnym. To nie szachy. Gdzie się podziała trzecia runda? Co się z nią stało? Zastanów się, kiedy możemy się spotkać. Chętnie to powtórzę. Tak jest. To nie koniec. Oczywiście, że nie. Ciąg dalszy nastąpi. Dziękujemy bardzo. Kocham Was. Do zobaczenia. Don jest bardzo inteligentny, niezależnie od opinii ludzi. Lennox nie podpisał z nim kontraktu, ale wygrywał każdą walkę. W Kingu wzbierało rozdrażnienie i uprzedził się do niego. To niesprawiedliwe, że ludzie pokroju Kinga czy Aruma zarabiają fortuny na krwi i pocie bokserów, którym pozostają grosze. Na naszej walce Holyfield zarobił 15 milionów, ja 10 i tyle samo Don, który nawet nie wyszedł na ring. Zaraz po walce należało mu spuścić... Po starciu z Holyfieldem nie potrzebowaliśmy analizować nagrań, bo Lennox miał te 12 rund w głowie. Taka walka, wspólna obecność w ringu, to pojedyncze wydarzenie nie ma szans na powtórkę. Wiedzieliśmy, że nie możemy zdać się na sędziów. Holyfield przestał być jedynym przeciwnikiem. Dołączyli jurorzy i establishment. Liczy na rewanż z tobą. Kto? Bezdyskusyjne mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Jest dziś silniejszy. Holyfield próbuje go podejść od samego początku. Atakuj z bliska prawą ręką, ale nisko, nie w głowę. Ramiona blisko. Lewis atakuje tułów. Prawa ręka. Wymieniają ciosy z bliska. To najlepszy boks, jaki zaprezentowali dotychczas obaj zawodnicy. Znowu zwarcie. Lewisowi udaje się zepchnąć przeciwnika na linę. Evander przed nikim się nie cofnie. Hak Lewisa i seria. Holyfield nie wraca. Lennox na linach. Atakuje ciało. Lewis uderza częściej i celniej prawie w każdej rundzie. Wszystko wyjaśni się za 5 sekund.
Tym razem walczył o wiele lepiej. Fani są zgodni. Sędziowie podjęli jednogłośną decyzję. Oto wyniki. Sędzia punktowy Jerry Roth 115-114. Sędzia punktowy Chuck Giampa 116-112. Sędzia punktowy Bill Graham 117-111. Wszystkie oceny na korzyść zwycięzcy. Niekwestionowany mistrz świata Lennox Lewis. Po 100 latach przerwy tytuł znów zdobywa Brytyjczyk. Jak ważna jest ta walka w twoim dorobku, zważywszy, że ciężko pracowałeś przez ostatnią dekadę? Przeszedłem swoje. Nie jeden próbował mnie powstrzymać. Amerykanie nie lubią mnie oglądać u siebie. Wytrwałem i zwyciężyłem. W końcu, odnosząc zwycięstwo nad Holyfieldem, Lennox zakończył lata 90. na szczycie listy magazynu Ring. Po raz pierwszy w historii. Niekwestionowany mistrz. Rok 2000 należał do niego. Rozegrał walkę z Michaelem Grantem, dwumetrowym zawodnikiem z Chicago, większym i o 7 lat młodszym. Lennox potrzebował tylko dwóch rund. Wrócił do Anglii i zmierzył się z Botą. Znów wystarczyły dwie rundy. W końcu w listopadzie sensacja. Przeciwnik porównywany do Tysona, Samoańczyk David Tua. Udowodnił, że dopasuje się do każdego stylu i wygrał na punkty. Występ artystyczny mistrza wagi ciężkiej, który w tej chwili nie ma sobie równi. Brytyjczycy wybrali Muhammada Aliego sportową osobowością stulecia. Lennox, niekwestionowany mistrz, również doczekał się wyróżnienia wraz z bohaterem dzieciństwa. Muhammad Ali, sportowa osobowość stulecia i Lennox Lewis, osobowość roku. Był u szczytu kariery, a Frank zmagał się z tajemnicą ukrywaną od lat. Wiedziałam, że jestem inna od dzieciństwa. Urodziłam się w niewłaściwym ciele. Nie miałam komu powiedzieć, więc walczyłam z tym, a życie płynęło. Kariera Lewisa i nasz sukces pochłaniały moją uwagę, a skład zespołu uległ zmianie i to był dobry moment. Stracili pomysł na karierę mistrza świata. Działania komercyjne wzięły górę. Do walki w RPA Lennox miał się szykować w Las Vegas, bo brał udział w filmie Ocean's Eleven. Wystąpiłem w filmie z Julią Roberts i Georgem Clooneyem. Świetna przygoda. Kręciłem scenę walki. Naszą scenkę z Larrym Merchantem rejestrowano, kiedy na miejscu był Lennox. Odgrywał pojedynek z Władimirem Klitschko. Wszyscy wiedzieli, że zbliża się mecz w RPA. O wiele wyżej niż położone jest Las Vegas. Hasim Rahman dotarł na miejsce 3 tygodnie wcześniej. Błagałam Lennoxa, żeby ruszać. Dotarliśmy tam tydzień przed walką. Skoczyliśmy do samolotu i w drogę. Trzeba się było sprawnie zorganizować. Przystanek we wschodnim Londynie i prosto do Kapsztadu. Ha, 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 ha.
Z tego, co się pisze i mówi, najważniejsze pytanie brzmi w tej chwili, czy obawiasz się tej walki? Zapytam inaczej. Zmierzyłbyś się dziś z Tysonem w Johannesburgu? Przyleciałbym wcześniej. Wiedziałem, że wysokość może przysporzyć kłopotów, więc przyjechałem wcześniej, żeby się zaaklimatyzować. Rozumiem, że nie wątpicie w zwycięstwo Lennoxa. Jakie plany na potem? Co z Tysonem? O Tysonie będziemy myśleć po walce z Rahmanem. Nie rozmawiamy na ten temat. Celem jest zdobycie tytułu. Muszę ci zadać pytanie. Wszyscy fani boksu czekają na największą walkę w historii. Tyson kontra Lewis. Jak w tej sytuacji udaje ci się skoncentrować na Rahmanie? Ludzie nie wiedzą, że Lennox Lewis to prawdziwy zawodnik. Choćby to był bieg do końca ulicy, muszę być pierwszy. Doskonale. Stanę oko w oko z Rahmanem, który chce odebrać mi tytuły, ale mu na to nie pozwolę. Lennox jest jak wielki kot. Rahman atakuje serią czterech prostych. Goni Lewisa po całym ringu. Ale jego prawa ręka jest jak grzmot. Mamy nowego mistrza świata wagi ciężkiej. To Amerykanin. Przegrana z Rahmanem w RPA była jak grom z jasnego nieba. Wsiadłam do samolotu i poleciałam do domu. Uświadomiłam sobie, że moje dni z Lennoxem są policzone i tak było. Jego kariera i wspólne sukcesy pochłaniały moją uwagę, ale po jakimś czasie nie dawałam już rady. Niszczyłam siebie. Wybrałam numer poradni telefonicznej, powtarzałam, powiedz mi, że nie jestem transpłciowy. Usłyszałam, że dopóki nie zaakceptuję siebie, nikt nie zdoła mi pomóc. Zajęło mi to wiele lat. Próbowałam odebrać sobie życie. Kilka dni później powiedziałam o tym córce. Odpowiedziała, wolę cię w sukience niż w trumnie. Jeśli mogę jakoś pomóc, jestem do dyspozycji. To był sygnał, że muszę uwolnić Kelly na stałe i być nią, a nie Frankiem. Lennoxowi zadawano oczywiście pytania. Zachował się wspaniale, mówiąc, że jeśli Frankowi czy Kelly daje to szczęście, to on też jest szczęśliwy. Ta wypowiedź uczyniła świat boksu nieco bardziej akceptowalnym. Łączy nas wiele fantastycznych chwil i mnóstwo dobrej zabawy. Byliśmy zaskoczeni, ale kto dał nam prawo oceniać kogokolwiek? Lennox zrobił pierwszy krok, mówiąc, rób swoje, Kelly. Zaakceptował ją. Dzięki temu i mnie było łatwiej to zrobić. Pokazał, że współczucie i wyrozumiałość nie są mu obce. Frank zmagał się ze swoją tożsamością, a Lennox z przegraną z Rahmanem. Spotkał się z jednym ze swoich bohaterów, Nelsonem Mandelą, który rozmawiał z nim o pokonywaniu przeciwności losu. To naturalne, że sport wypełniają upadki i wzloty. Ani Joe Louis, ani Muhammad Ali nie uniknęli tego losu. Ten ostatni powrócił i zdobył tytuł.
Powiedziałem Lennoxowi, że nie ma powodu się bać, jeśli sumiennie trenuje i wykorzystuje swoją przewagę. Czyli lewy prosty. Nie miałem pojęcia, że oglądał i analizował moje walki. Cały Nelson Mandela. Wspaniale było się przekonać, że zna moje osiągnięcia, wie jak boksuje i usłyszeć od kogoś takiego, że kiedy znów wejdę na ring, wygram. Wspominałem o moim pierwszym spotkaniu z Lewisem. Uderzyło mnie wtedy jego opanowanie i naturalność, nie pasujące do wagi tamtej okazji. Człowiek, którego poznałem przed walką z Radokiem, to był ten sam Lennox, który rozmawiał z Larrym Merchantem po przegranej z Rachmanem. Czy nie potraktowałeś tej walki zbyt lekko? Nie. Takie rzeczy się zdarzają w boksie. Dobrze mnie trafił. Czasem tak bywa, ale nawet jeśli zawsze jest następna szansa. Łatwiej było mu zrozumieć, co się wydarzyło w Johannesburgu, niż odpędzać wspomnienie. Miał do tego dystans i uznał, tak wyszło, umożliwiłem to, teraz muszę wyciągnąć wnioski. Na szczęście jestem wystarczająco rozpoznawalny, żeby dostać szansę na rewanż. W Afryce zyskałem siłę. Mówi Lewis, rewanż we wrześniu. Wystarczą 4 miesiące i będę gotowy. Dla większości bokserów, szczególnie tych wielkich, wyeliminowanie z gry jednym potężnym ciosem jest traumą. Z trudem odzyskują pewność siebie i wiarę, że mogą wrócić na ring i znokautować przeciwnika. Znacie te rzadkie sytuacje, kiedy trafia się szansa na odkupienie? Rewanż z Rachmanem był taką szansą, ale nie chodziło tylko o odkupienie. Rezultat miał przesądzić o tym, czy Lennox przypieczętuje dorobek jednym z największych pojedynków w historii boksu. Czy też sprowokuje mnóstwo pytań z gatunku, co by było gdyby. Bywało, że Lennox miał przeciwnika w zasięgu, a jednocześnie się od niego oddalał. Ale dziś wymierza silne ciosy lewą ręką. Celne proste. I o to chodzi. O ile Rachmana drażniło 20 zwycięstw Lewisa, to Lewisa drażnił jego cios. Zdaje się, że Lewis zneutralizował prawą pięść Rachmana. To koniec. Lennox Lewis. Możliwe, że to najbardziej zaszczytny występ Lewisa. Coś takiego. Powrót i rewanż na Rachmanie to prawdziwe osiągnięcia. Doprowadził do nokautu w 4 rundach. Bezcenne wspomnienie. Boję się, czy czasem nie wyprzedzamy gry. Gdyby Tyson posłuchał kibiców, pewnie nie zechciałby walczyć z Lewisem. Stracił i odzyskał tytuły w ciągu tego samego roku. Pierwsze miejsce znów było jego. Pozostał jeden szkopuł. Miał 1,80 m i ponad 100 kilowagi. Mike Tyson. Kazdamato powiedział podczas naszego sparingu, Mike, nie rób tego. Kiedyś się spotkacie na ringu. Dosłownie tak brzmiały jego słowa. Zastanawiałem się, czy do tego dojdzie. Doszło. Wyżej. O to chodzi. Jeszcze raz. Jak moje serie? Dużo zrobiłeś. Mam łatę łobuza, złego człowieka,
ale tego nie chciałem. Nie odbieram tego osobiście. Lubię drażnić ludzi. Jestem skuteczny, a do tego dziki. Chcę twojego serca. Pożre ci dzieci. Powiedział to do jakiegoś boksera. Nie chodziło czasem o ciebie? Srogo się wtedy zawiodłem, ale mam nadzieję, że do naszej walki przejdzie na wegetarianizm. To ostateczny pojedynek dobra ze złem. Siebie postrzegam jako dobro. Od konferencji prasowej wyczuwalne było spore napięcie. Dotarliśmy do Nowego Jorku. Dzień przed konferencją powiedział: jeśli Mike zrobi krok w moją stronę, zapomnijcie o pieniądzach. Nie bronię go, ani nie oskarżę. Nagle rzucił kapelusz pod nogi i ruszył w moim kierunku. I się zaczęło. Pierwsze trzy ciosy były moje, a pierwsze ugryzienie jego. Boisz się, szmato? Masz Pietra jak mały, biały gnojek? Już wtedy wiedziałem, podobnie jak on sam, że pokona Tysona. Drobiazgi odgrywają ogromną rolę w walce psychologicznej. Mike zawsze niszczył przeciwników psychicznie, zanim doszło do walki. Zamienili się rolami. Reporterzy sportowi dosłownie się śmiali, kiedy mówiłem, że Lennox Lewis ma ogromną przewagę i nie wyobrażam sobie, jak Tyson mógłby sprostać wyzwaniu. Traktowali Lewisa jak Anglika, który pija herbatkę, a Tyson to Tyson. Uważali, że postradałem zmysły i nie wiem, co mówię. Spodziewali się jednostronnej młócki w wykonaniu tego ostatniego, przekonani, że jego walki wciąż tak wyglądają. To wojna. Nie przyjechaliśmy się bawić ani tańczyć z Elvisem. Naszym celem jest knockout Tysona. Dziewiętnaście lat po sparingu w Catskills. Nadszedł czas, by dwaj tytani starli się w najbardziej oczekiwanym pojedynku w historii boksu. Jesteś za duży i za silny, żeby cię dosięgnął. Członek drużyny przeciwnej ma prawo przyjść do szatni przed walką, sprawdzić, czy rękawice spełniają wymogi regulaminu. Niedozwolona jest dodatkowa wyściółka i twarde krawędzie na szwach. Po zaakceptowaniu rękawic kontroler je podpisuje. Zwykle to formalność, ale tym razem było inaczej. Daj mu je podpisać. Wystaw rękę. Jeden za wszystkich. Wszyscy za jednego. Jako pretendent do korony Mike Tyson wyjdzie na ring pierwszy. Nadchodzi żelazny Mike. Bokserzy nie zderzą rękawic na środku ringu. Daj spokój. A oto Lennox Lewis. Rozlega się muzyczny hołd dla jego korzeni.
poza Jamajką związany jest z Kanadą i Wielką Brytanią. Ale nie z USA, więc nie ma co liczyć na doping. Wczoraj im się nie podobało. To nie ich kandydat. Emmanuel Stewart rusza przodem, a za nim Lennox Lewis. Dwaj wielcy bokserzy wagi ciężkiej czekają na sygnał. Tylko jeden zostanie bohaterem. Tylko jeden przekuje swoją wielkość w legendę. Przygotujmy się na rozrubę. Stanowczy, prosty. David Tua popełnił ten sam błąd. Mike musi trafić przeciwnika zza tej bariery. Dosięgają go proste ciosy. Musi uderzać celnie. Potężny cios. Mike Tyson też ma dobry prosty. Postawił na technikę i zawodowe umiejętności. Lewis ma to wszystko, a do tego posturę. Dają popis swoich umiejętności. Potężna prawa pięść. Tyson pokonany pod bródkowym. Przypomina się Tokio, gdzie trafił tak Bustera Douglasa pod koniec 8 rundy. Koniec walki. Po takim ciosie trzeba odwagi, żeby stanąć do walki. Wstał. Lennox Lewis nokautuje Mike'a Tysona i przepędza z górnej strefy strzału w boksie wagi ciężkiej. Mistrz świata juniorów, złoty medalista olimpijski, trzykrotny mistrz wagi ciężkiej, człowiek, który znokautował żelaznego Mike'a. Czy może osiągnąć więcej? Interesuje się nim od lat. Jeśli nie jest najważniejszy, to na pewno należy do czołówki sportowców, o których pisałem. Uciekł przed koszmarem dzieciństwa i okoliczności, w których rozstał się z matką. Uniknął też kłopotów na ulicach Kanady. Wystarczył jeden błąd, a zmarnowałby życie. W końcu trafił na Arniego Bema. W przeciwieństwie do opiekunów Tysona, którzy od początku traktowali go jak dojną krowę, Kanadyjczyk, który odkrył Lennoxa, dostrzegł wartościowego człowieka, któremu warto dać szansę. Dwa różne sposoby myślenia, dwa odrębne procesy ukształtowały tych dwóch ludzi. Lennox Lewis potrafi usunąć z drogi niemal każdą przeszkodę i konsekwentnie skupia się na wierze w siebie i w obrany cel. Niezbyt pewny Mike Tyson zawsze wiedział, że pracuje dla kogoś. Kocham cię, Mike. A ty? Też cię kocham. Porównując ich życiorysy na przestrzeni lat, widać wyraźną różnicę. I tak dochodzimy do wywiadu po walce w Memphis. Mówiłeś, że musisz wygrać, żeby oczyścić boks. Udało się? Boksuję zawodowo i dostosuję się do każdego stylu. Przeciwnik miał mnie zaskoczyć, nic z tego. Ludzie myśleli, że ucieknie od mojego lewego prostego, ale to niewykonalne. Żałuję, że do tej walki nie doszło dawno temu? Widać, tak miało być. Znam Lewisa, odkąd miał 15 lat. Ogromnie go szanuję. To, co mówiłem, miało wypromować walkę. Kocham jego i jego mamę, a jeśli myśli, że jest inaczej, to ma nie po kolei w głowie. Choć Lennox stoczył tylko jedną walkę w roku 2002, pokonanie Tysona wystarczyło do utrzymania pierwszego miejsca w rankingu. Pokonałeś wszystkich, zrewanżowałeś się za porażki, wygrałeś pojedynek, który zapewni ci nieśmiertelność. Co teraz? Zobaczę, co przyniesie życie. Nigdzie się nie spieszę. Kocham tę kobietę.
Jest w porządku. Urodziła mistrza, który rządzi na całym świecie. Kocham cię, bracie. Czas płynie, a ludzie się zmieniają. Lennox zaczął odkrywać kolejne uroki życia. Zadzwonił i powiedział, że poznał dziewczynę o imieniu Violet. Wpadliśmy na siebie w nowojorskiej restauracji. Spodobał mi się. Jak na boksera, był bardzo przystojny. Kiedy go spytałam, gdzie mieszka, odpowiedział, że na Ziemi. Wyjaśnił, że urodził się w Anglii, dorastał w Kanadzie, a rodzice są Jamajczykami. Czuł się obywatelem świata. Miał sporo przemyśleń i nasza rozmowa się przeciągnęła. Wyszłam stamtąd, ale w połowie drogi do metra zawróciłam i, przeszkadzając w kolacji, powiedziałam mu, że doceniam to, jak nas reprezentuje. I wyszłam. Równo dwa lata później spotkaliśmy się na Jamajce. Kiedy zamiast wstawania o świcie, niezależnie od pogody, człowiek ma ciepłe łóżko z jedwabną pościelą, a obok przyszłą żonę, to znak, żeby odejść ze sportu. Chciał jednak dowieść, że jest najlepszy. Ostatnią walkę w karierze miał rozegrać z Ukraińcem Witalijem Klitschko. Z powodzeniem obronił tytuł. Miał kogoś, kto wypełnił jego życie poza ringiem. Zrealizował swoje cele. Przeszedł do historii jako niekwestionowany mistrz świata. Jako jeden z trzech zachował tytuł i zakończył karierę niepokonany. Odszedł na własnych warunkach. Pokonałby każdego mistrza wagi ciężkiej w historii. Widziałem ich wszystkich. Aliego, Fraziera, Listona, Holmesa. Lewis bił ich na głowę. Zyskałby miano mistrza wszech czasów wagi ciężkiej. Kiedy powiedział, że Violet jest w ciąży, czułem się niesamowicie. Przypomniałem sobie, jak wiele lat wcześniej w autobusie usłyszałem, że czekają go większe wyzwania. Kiedy skończył karierę, chodziło mi to po głowie. Odszedł w lutym, a nasz syn przyszedł na świat w czerwcu. Urodziłem się w Nowym Jorku, ale całe życie spędziłem na Jamajce. Postanowił skupić się na boksie, a po zakończeniu kariery na rodzinie i dzieciach, którym zapewnia to, czego sam nie miał. Bezpieczeństwo, mamę i tatę. Chciał się wyrwać z błędnego koła. W życiu na wszystko trzeba zapracować. Dowiedzieliśmy się, że najmłodsza córka cierpi na chorobę genetyczną. Nie zdawałem sobie sprawy z powagi sytuacji, zanim poznałem wszystkie dane. Dla większości dzieci trisomia jest śmiertelna, ale mamy bardzo silną córkę. To wojowniczka. Nie jest łatwo, bo wiadomo, że ta choroba nie pozostawia dużo czasu. Wykorzystujemy każdy dzień. Bądź jak motyl, żądl jak pszczoła. Wiecie, co to znaczy? Kiedyś serce okazali mu nauczyciele boksu, a teraz sam pomaga młodym ludziom wydostać się z kłopotów, ucząc ich pokonywania trudności poprzez boks. Schowaj podbródek, osłaniaj go dłońmi, przynajmniej jedną. Uosabia wszystkie cechy mistrza świata. Spośród 41 zwycięskich walk pasa WBC nie stracił przez 16.
Poza ringiem zatrzymał przy sobie mamę, brata i przyjaciół z dzieciństwa, takich jak Courtney czy Egerton. Zespół złożony z najbliższych pomógł mu zachować zdrowy rozsądek. Towarzyszyli mu eksperci od Franka Maloneya i Harolda Knighta, do jednego z największych trenerów w historii, Emanuela Stewarta. To z nim wspiął się na szczyt. Zakończył karierę jako jeden z trzech mistrzów wagi ciężkiej, którzy pokonali wszystkich przeciwników. Pozostali to Rocky Marciano i Muhammad Ali. Kim są mistrzowie wagi ciężkiej? Za co ich podziwiamy? Ucieleśniają bohaterstwo i sprawiedliwość? Czy zwyczajnie nie możemy oderwać od nich oczu? Kim są nasi prawdziwi mistrzowie? Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Muhammad Ali wskazał nas przed śmiercią jako przeciwników i wrogów, których chciałby widzieć w zgodzie i miłości podczas jego ostatniej drogi. Spotkałem się z Lennoxem na pogrzebie Muhammada Ali'ego. Byłem zaszczycony. Słyszeliście o Muhammadzie Alim? Pewnie. Trenowaliśmy razem w dzieciństwie i zaprzyjaźniliśmy się. Byliśmy młodzi, 16-letni Lennox miał pewnie 1,98 m. Pamiętam jego taniec. Nic się nie zmieniło. Ja też już potrafię. To dla mnie cenne wspomnienia, bo żył Cass, podobnie Arnie. Nikt o nas nie słyszał. Byliśmy zwykłymi chłopakami, a potem igrzyska w 84. Po przegranej w Los Angeles szliśmy jak dwa gamonie. Każdy poszedł swoją drogą, ale dotarliśmy do tego samego celu. Ich przyjaźń nigdy nie zgasła, a jej zwieńczeniem jest powrót do punktu wyjścia. Wiele osiągnęliśmy, pokonaliśmy niejedną przeszkodę. To największy sukces. Nie padliśmy ofiarą otoczenia. Mieliśmy zasilić statystyki, a zostaliśmy zawodowcami i dlatego się tu widzimy. Podejdź, bracie. Undefeated gold medalist against the best in him. He knew his facts were never stressing him. If you were smart, you wouldn't mess with him. Also a leader, a teacher, you could progress with him. Mike Tyson couldn't do it. Holyfield couldn't prove it. People know I was the last true champion. At the boxing ring, get him stepping in. Luke, put down the guns, pick up the gloves. Going through so much pain, we need some love. Gotta show the youth that it's a better way. So we can take this time to educate. Put down the guns, pick up the gloves. Going through so much pain, we need some love. Gotta show the youth that it's a better way. So we can take this time to educate. Now this for the youth, stay in the right direction. Be positive, make love out of your aggression. Nelson Mandela taught us a lesson. Went to the safari, let loose of the pressure. Before we die, Ali crown him and call him the greatest. When it comes to helping out, he don't mind doing favors. Just like that, with your mind, you can fight back. Have to stay on the right track, get the picture like IMAX. The sky's the limit when you never try to reach it. Whatever you put your mind to, you can achieve it. Musimy zaakceptować fakt, że masz tytuł króla. Dopóki nie pojawi się ktoś, kto to zmieni, bijąc twój rekord, pozostaniesz pierwszy. Wiem. Wspaniale.
Niechęć do przegranej pomaga mi wygrać. Głęboka myśl. Kto był najtwardszym przeciwnikiem? Chyba Lennox Lewis. Naprawdę? Skurczybyk ma wielkie łapska. Kiedyś zgarnął moje zioło i jedną ręką zrolował skręta. To potwór. Czym się wyróżniał? Czuł nadchodzącą burzę. W rozruchach zginęło ponad 60 osób, a tysiące odniosło rany. Don King był seniorem wśród promotorów boksu. W porządku. Świetnie sobie poradziłeś. Mówiono, że bał się konfrontacji albo powtórki z igrzysk. Rewelacja. Naprawdę. Podobało mi się. Nie wierzę, że to się udało. Dałeś radę. Lennox Lewis niezwyciężony. Pogódź się z tym. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Krzysztof Rogucki. Czytał Marek Ciuna.